Was w kolejnym reading vlogu na tym kanale. I jak mogliście się domyśleć po przewitkach, będę tutaj czytać Addie LaRue, a dokładnie Niewidzialne życie Addie LaRue. Ona się uparła, że chce powiedzieć, tak że będziesz mogła powiedzieć o książce, którą ostatnio przeczytałaś. Weź zrób to. Co? Więc uparła się, że chce tutaj być, przyniosła książkę i ma zamiar Wam o niej opowiedzieć, także proszę, oddaję Ci głos. Jest to Las Tajemnic, czyli trzeci tom Wojowników. Kupiła go na targach. Tak jak drugi tom, a drugi to już przeczytałam, teraz zaczęłam dopiero. No to opowiem ogólnie o czym jest seria Wojownicy. O kotach. O kotach, tak. Tyle ja nawet ja wiem. Okładka na to wskazuje. No, więc jest to o domowym kocie, który żyje w takim przekonaniu, że jest tylko świat takim, jakim on żyje, czyli że ludzie go karmią, jest mu cieplutko, jest głaskany, jest wiecznie najedzony, ale okazuje się, że wcale tak nie jest, ponieważ w lesie obok jego domu są 4 klany kotów, w którym żyją właśnie dzikie koty i tam jest ciężko, trzeba polować dla klanu. Są zasady pewne, których nie można łamać, no i 4 klany kotów, klan wiatru, rzeki, pioruna i cienia walczą ze sobą, ponieważ każdy klan ma swoje wyznaczone terytorium i nie może przekraczać i polować na terytorium innego klanu. Ale dzisiaj mi się język zauważyło. Klanu. Nie może polować na terytorium innego klanu i przez to nieraz wybuchają wojny, ponieważ na jakimś na przykład jest mniej pożywienia, na drugim jest więcej i koty po prostu przechodzą na inne terytoria. Więc pewnego dnia nasz główny bohater, Ogniste Serce, wyczuł w swoim ogrodzie jakiegoś obcego kota. Na początku z nim walczy, ale potem tamten mu opowiada o swoim świecie i Ogniste Serce postanawia udać się za nim do lasu i zostaje przyjęty do klanu pioruna. To fantastyka? Nie. To jest taka bardziej przygodówka. Bardziej przygodówka, no chyba że za fantastykę można uznać to, że przywódca klanu ma 9 żyć. Dobra. No w sumie to nie ma nic fantastycznego takiego. A dla ilu tak? Od jakiego wieku to jest mniej więcej? Treść odpowiednia również dla młodszych czytelników. To jest napisane tutaj drobniutkim druczkiem. Nie wiem, ale no i dla fanów kotów? Dla fanów kotów, ale na przykład osoba, która ma 9 lat, nie polecałabym tego, no chyba, że jest bardzo dojrzała, ponieważ są tu brutalne sceny. Jednak koty to drapieżniki i no jednak one polują, więc jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy, to raczej bym nie polecała tej książki, bo koty zabijają siebie nawzajem i to jest bardzo opisane, także myślałam, nie spodziewałam się tego, no a trochę jest to poopisywane tak. Jak sami. Ty nie płaczesz, gdy giną koty? Nie wiem, ale prawie że płakałam na jednej śmierci. Tylko nic nie mów kogo, nie ma tu spoilerów. No wiem, właśnie tak, dlatego się zastanawiamy, kto powiedzieć, na czyjś śmierć. Dobra. I może będę dawała update'y tego, ale nie wiem. Ale jest to super. Polecam. No dobrze. W takim teraz razie... Teraz ty opowiadaj. Tak. Addie LaRue. Pozwalam. Niewidzialne życie Addie LaRue. Ja to zaczęłam wczoraj, a jestem już na prawie 140 stronie. Jest to piękna historia, ale smutna historia i ja już płakałam na jednym momencie. Wydaje mi się, że o tej książce generalnie słyszało dużo osób, dlatego że było takie boom, gdy ona wyszła i dosłownie... Mam wrażenie, że już o niej zostało wszystko powiedziane, bo zachwycała się nią masa twórców, chociaż później zaczęły się właśnie wylewać na tą książkę negatywne opinie. Ja miałam ją w planach praktycznie od momentu, gdy ona wyszła, ale trochę... A dzięki komu ją masz? Tak, dostałam ją na urodziny od niej. Zgubiłam przecież wątek. Ale długo gdzieś się tam obawiałam o nią sięgnąć, bo gdy na książkę właśnie jest taki duży hype, to ja się boję, że ona gdzieś tam zawiedzie mnie. Ale mam wrażenie, że przy tej książce tak nie będzie. Te 140 stron bardzo mi się podobało. Ta książka już teraz wzbudziła we mnie masę emocji. No i mam nadzieję, że dalej będzie tak samo, że pod koniec będę mogła powiedzieć, że to jest naprawdę dobra książka i będę mogła Wam ją polecić. Jest to historia dziewczyny, która ucieka przed ślubem, modli się do bogów, no i jeden bóg, cień, nie mam pojęcia kto to jeszcze jest, jej odpowiada i postanawia spełnić jej prośbę o tym, żeby dziewczyna nie była niczyja. Tyle, że jak to bywa z bogami, którzy odpowiadają po zmroku, spełnia jej życzenie trochę w pokrętny sposób. I nie jest to dokładnie to, czego chciałaby Addie, ponieważ Addie zostaje wymazana z pamięci wszystkich bliskich osób, a w momencie, gdy ktoś ją zobaczy, po czym odwróci od niej wzrok, to ona jest dla niego już wymazana z pamięci. Z nieksiążkowych rzeczy to właśnie wróciłyśmy z koncertu Accantusa. My, to już jest nasz trzeci raz, kiedy byliśmy na ich koncercie, jak zawsze było super. Tyle, że bisowali tylko raz. Ostatnio jak byłyśmy, to bisowali 3 razy, ale były naprawdę super piosenki i ja jestem taka aż naładowana. Ja też mam ochotę posłuchać Accantusa albo po prostu tak muzyki posłuchać. Także no, jeżeli lubicie Accantusa, to dajcie znać w komentarzach, a my teraz uciekamy. Tak, spać. I czytać. Ja mam zamiar dzisiaj doczytać chociaż do połowy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale ta książka naprawdę mnie wciągnęła, bo wczoraj chciałam przeczytać tylko trochę, zacząć ją, a nie sądziłam, że przeczytam 140 stron. Także no, to by było na tyle. Jeszcze a propos Wojowników, właśnie jak teraz powiedziałaś, że szybko się czyta. I ja mam tak, że jak zaczynam czytać Wojowników, to chcę przeczytać jakiś jeden rozdział, kończy się tak, że przeczytam z jakieś 10, to się mega szybko czyta. Ja sobie nagle sprawdzam, ile przeczytałam, a przeczytamy z jakieś 50 stron. Dobrze, także Maja mi wyszła w słowo, my się na ten moment żegnamy. Może ona jeszcze coś nagra, nie mam pojęcia. Na razie. W ogóle mi jest tak no niefajnie, bo ostatnio tak zaniedbałam swoje czytanie. Jeszcze masz coś do powiedzenia? Tak! Czy też uważacie, że wygląda jak muchomorek? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Przecież jest ładnym muchomorkiem, ale jest muchomorkiem, grzybkiem. Muchomorkiem mogę być tylko dla jednej osoby, którą w tym momencie pozdrawiam. Naprawdę teraz już kończymy. Do zobaczenia w następnym adwencie. Także hejka w kolejnym update'cie i dzisiaj przychodzimy jako czarownica i creepy mała panda, małpa, creepy panda. Ja w sensie nie dałam, więc wiadomo, że Halloween było wczoraj, ale czemu by nie? Więc ja jestem już za 200 stroną w Addie LaRue i zaczynają się tu pojawiać trochę pozytywne momenty. Jak na razie było smutno, jakoś po 150 stronie zaczynają się pojawiać takie bardziej pozytywne momenty. Nie powiem, żeby były jakoś mega wesołe i radosne, ale już nie ma tutaj aż takiego smutku, więc to jest fajne. Wiem, co osobom mówiącym, że ta książka ich nudziła, może chodzić, bo tutaj generalnie nie ma jakiejś takiej akcji, że wiecie, dzieje się coś cały czas, trzyma nas ta książka w napięciu. Nie, ona jest taka spokojna i nie dzieje się tu nic takiego wow. Po prostu to czytamy, ta akcja cały czas się powoli toczy, poznajemy przeszłość Addie i to, co się dzieje teraz. No i na ten moment nie mam pojęcia, w którą stronę ta książka pójdzie i co się wydarzy dalej. Na razie jakby to nie jest spoilerem, bo jest to nawet zawarte w opisie. Jedna osoba zapamiętała Addie. I ja jestem na tym, jak ona się po raz drugi spotyka z tą osobą i ma takie, co jest, dlaczego on mnie pamięta. I zastanawia się, co się stało, że została zapamiętana. Bo do tej pory wystarczyło, że ktoś po prostu stracił ją z oczu, odwrócił się i już nie pamiętał Addie. A teraz ona się spotkała z chłopakiem w antykwariacie, znaczy spotkała. No po prostu jest to osoba pracująca w antykwariacie i chciała ukraść książkę, ale jej się nie udało, bo ten chłopak ją przyłapał, po czym poszła następnego dnia do tego antykwariatu i on ją zapamiętał. I potem spędzają ze sobą trochę czasu i ona się trochę boi z nim pożegnać, czy to nie będzie znowu tak samo, że on ją po prostu zapomni, że to był tylko jakiś taki ulotny moment, gdy ta klątwa przestała działać. No, to tyle o tej książce, a jeszcze chciałam powiedzieć o innej, którą słucham w audiobooku. A, co słuchasz? Szamański Blues od Anety Jadowskiej. Jest to pierwszy tom o... Czekaj! Przecież my to nawet mamy, ale ty to słuchasz w audiobooku. Tak, ja to słucham w audiobooku, bo na Legimi pojawił się właśnie audiobook kilka dni temu. No i ja tutaj mam autograf Anety Jadowskiej. Pieczątkę. Tak, pieczątkę z targów. Z tym, że no ja nie miałam okazji być na spotkaniu, tylko moja koleżanka była i dzięki niej mam. Pozdrawiamy cię, tak przy okazji znowu. Tak. Jeszcze coś chciałam powiedzieć o Addie, ostatnio też zapomniałam. Ja ją czytam w ramach klubu książki Zaczytani, niewyspani. Jest to klub, który ja prowadzę właśnie z Julką, Zaczytany Fenix, i jeżeli chcecie się dowiedzieć, o co chodzi, to wpadajcie na Instagrama, link jest w opisie. Ale jeśli chodzi... Ilustracje! Wiem, zaraz wam pokażę. Ja uwielbiam te ilustracje tutaj. W ogóle w książkach Anety Jadowskiej, tak samo jak widziałam w Cudem Malina, też był śliczny. Jeju. Czekajcie, zaraz wam znajdę. Na przykład coś takiego. No, one są po prostu przepiękne, no ale o czym jest ta książka? Jest ona o Witkacym. Jesteśmy fanami Jadowskiej, to możemy go znać z innych książek. No, z serii o Dorze Wilk, bo jest on przyjacielem, partnerem Dory z policji. No i wychodzi, okazuje się, że on jest szamanem, o czym on nie ma pojęcia, i dowiaduje się tego w wieku 40 lat. Nie wiem, ile on ma lat teraz. No i tutaj są opisane jego przygody. Pewnego dnia przychodzi do niego jego była dziewczyna z młodości i mówi mu, że potrzebuje jego pomocy. Jego dziewczyna, była dziewczyna, pracuje w szpitalu na oddziale położniczym i tam w ciągu kilku dni zmarło parę noworodków w dziwnych okolicznościach. No i on postanawia jej pomóc, dowiedzieć się, co się stało, że zdrowe dzieci umarły. No ale jest tu jedna rzecz, o której ja już wiem, dlatego że czytałam Kurczaczka i salamandrę. Czyli... Czytałaś to? Tak, słuchałam. Zbiór opowiadań, gdzie mamy pokazane dalsze losy bohaterów, na przykład Dory i Mirona, gdy pod ich opiekę trafia mała dziewczynka salamandra. No i wiem z tego, że ta jego dziewczyna, on się cały czas zastanawia, dlaczego ona nagle zniknęła sobie, że ona po prostu była w ciąży. I okaże się tutaj, że Witkacy ma dziecko. I ja to już wiem właśnie z tamtego, bo właśnie losy też tamtej dziewczynki i perypetie zostały tam opisane. Jeszcze co chciałam powiedzieć, to w Dorze Wilk, i tutaj jest zupełnie inny Witkacy. Tam jest takim mrukiem trochę, a tutaj bardziej możemy go poznać. I wydaje mi się zupełnie inną osobą niż w tamtej serii. Słucham. Na której tak stronie mniej więcej jesteś? Ja nie mam pojęcia, bo słucham tego w... No w sensie wiem, ale już... No w tym rozdziale na przykład. Mniej więcej na 100. stronie, jak tak patrzę, co tutaj się dzieje. No dobrze. Teraz ja nareszcie. No to wczoraj dużo poczytałam. Już jestem za połową na 206. stronie. To, co tam się dzieje, osoba, którą sam główny bohater podejrzewa o całe zło, w jednym momencie tak zachowuje się, że w sumie można ją oczyścić z zarzutów, w drugiej sytuacji zachowuje się tak, że znowu jakby ma się takie, że coś jest nie halo z nią. No, zaskakuje mnie ciągle ta pozycja i nie mogę się doczekać, kiedy ją skończę, bo jestem ciekawa, co tam się jeszcze wydarzy. Będę na pewno czytała kolejne tomy, których jest dużo. No. Ale bohaterowie są bardzo fajni. Można tutaj dostrzec jakby ich przemianę, zwłaszcza głównego bohatera, jego przemianę, to jak radzi sobie z tym, że w swoim klanie nie jest za bardzo lubiany, przez to, że jest kotem domowym. No i tak. Polecam. Dobrze, także wydaje mi się, że to już jest tyle jak na ten update. No tak, bo ja nie mogę nic za dużo powiedzieć, bo to jest kolejny tom z serii. No i ciężko tak coś. Także my uciekamy i zobaczymy się w następnym update. Chcę coś powiedzieć jeszcze. No. Możliwe, że dzisiaj to skończę i się zastanawiam, co jeszcze, czy coś zacząć. Masz jakąś poradę? Jak daję ci książki, to i tak ich nie czytasz. Wyjątkiem jest Gołąd i wąż. Ale to było super, no. Nie mam pojęcia. Masz mnóstwo książek, które kupiłaś na targach. Może coś stamtąd. Kupiłaś sobie tego, coś u tego wydawnictwa jeszcze jedną książkę, więc możesz ją zacząć. Zuchwały plan. O koniach. Twoje tematy. No. To jest w sumie też takie chudziutkie, takie to jest dosłownie. No dobrze, ale już się żegnamy, bo znowu jest 10 minut nagrywania. Także cześć. Cześć. Skończyłam Las Tajemnic wczoraj. 2 razy płakałam na tej książce i chcę więcej, a na razie z tego, co mi Karolina powiedziała, 4. tom jest niedostępny, niestety, bo tak tom sobie kupiła i przeczytałam, to jest cudowne. No więcej na razie no nie mogę powiedzieć, bo jednak to jest 3. tom z serii, ale po prostu super, polecam wam całą serię. I tak, powiem tyle. Jeden wątek, on się tak zmienił. Na początku myślałam, że ktoś jest zdrajcą, potem, że nie, potem, że jest. A potem wyszło, co wyszło? Tak. Zaczęłam teraz czytać Bandy niematerialnych szaleńców od Marii Krasowskiej. Jestem na razie na 18 stronie, na 3. rozdziale. Podoba mi się styl pisania, jest lekki, przezabawny. Polubiłam na razie głównego bohatera, więc opowiem wam więcej, jak coś więcej przeczytam. Serio, zegarze musisz zawsze dzwonić w nieodpowiednim momencie. No, a potem Karolina da jakiś swój update. A więc pora na mój update. I jeśli chodzi o Addie LaRue, to w ostatnim czasie raczej jej zbyt dużo nie czytałam, dlatego wam nic o niej nie powiem, bo dosłownie od ostatniego update'u przeczytałam może 20 stron. Mam w planach dzisiaj to wieczorem poczytać, może uda mi się skończyć i jeszcze wtedy jutro przyjdę do was z szybkim update'em. Natomiast skończyłam Szamańskiego Bluesa i powiem wam, że jest to fajne. Ma to ten swój taki typowy dla Jadowskiej styl, ale seria o Dorze Wilk podobała mi się dużo bardziej. Niemniej jest to przyjemne, przyjemnie się tego słucha, fajnie spędziłam przy tym czas i na pewno zacznę sobie słuchać następnych tomów. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o te 2 książki, ale w międzyczasie przesłuchałam jeszcze Jesiennej miłości od Sparksa pod namową koleżanki i muszę przyznać, że ta książka mi się bardzo spodobała. Popłakałam się na niej na końcu, ale ona jest taka świetna, ma inny klimat. No i bardzo mi przypomina Love Story, które czytałam rok temu pod wieloma względami. Ze względu właśnie na ten klimat, ze względu na tematykę. Także jeżeli czytaliście Jesienną miłość, to sięgnijcie po Love Story, a jeżeli czytaliście Love Story, to sięgnijcie po Jesienną miłość, bo są one zbliżone i mogą wam się spodobać. Tak jak mówiłam, będzie to taki szybki update, także ja się z wami żegnam i do zobaczenia jutro w ostatnim update'cie. Mam nadzieję, że skończę Addie LaRue i będę mogła wam więcej coś powiedzieć o tej książce. Tak to totalnie zmieniając temat, to jest ten moment, gdy chcesz się ładnie ubrać, nie jak dres, ale jedyne spodnie wygodne, jakie masz, to są dresy. No, sorry za bałagan w tle. Hejka, więc nie udało mi się dokończyć Addie, także przyszłam po prostu zakończyć tego reading vloga. Jeżeli film Wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i jak zawsze zapraszam Was do wchodzenia w linki poniżej, znajdziecie tam linka do mojego Instagrama i do mojej strony na Facebooku oraz do mojego TikToka. No i też zapraszam Was na profil Mai na Instagramie, co prawda ostatnio raczej mało się tam dzieje, ale jeżeli chcecie, to możecie wpaść i zostawić coś po sobie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Za tydzień na kanał wleci podsumowanie czytelnicze września i października, także do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!